Siema, siema, siema. Dzień dobry, dzień dobry. To znowu ja. Hejka, jestem zasapana, bo w moim mieszkaniu, domu jest jakieś 30 stopni, a chcę, żeby był dobry dźwięk, więc pozamykałam wszystkie okna. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnym, drugim odcinku serii Wszystko, co jem, czyli taka moja nowa wariacja na temat food vloga. Dzisiaj pokażę Wam śniadanie, obiad i kolację, które przygotowuję dla siebie i dla mojej współlokatorki, przyjaciółki. Wersja australijska, jesteśmy w Byron Bay, więc to, co jemy, jest dostosowane do tej pogody, tej temperatury, tej szerokości geograficznej, tego rozumienia lokalności i sezonowości, bo jest środek lata, także będzie pysznie, mam nadzieję, i zapraszam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam powiedzieć, że to, co mnie oświetla, to cudowne światło australijskiego poranka, ale jest to żarówiasta lampa nad moją głową, więc będziemy się bawić mocno oświetleniem w tym filmie, żeby było miło dla oka. W każdym razie ja sobie popijam kawę i szykuję bardzo ważny posiłek, czyli śniadanie, i postanowiłam, mówię trochę cicho, bo się boję mimo wszystko, że moja współlokatorka słyszy. Postanowiłam odtworzyć najlepszy toast z awokado, łącząc różne techniki, których się nauczyłyśmy, spacerując sobie śniadaniowo po Sydney, i polecam Wam obejrzeć ten film, więc mam nadzieję, że spodoba Wam się moja wersja Fusion, a teraz biorę się do dzieła. Bazą do tosta będzie oczywiście guacamole, według naszej odkrywczej nowej receptury, czyli kawałki, duże kawałki awokado, dużo kolendry, limonka, sól i pieprz. Zobaczcie, jak to wygląda, bardzo rustykalnie i jest przepyszne, maślane, bo awokado jest wspaniałej jakości. Kupiłam jakiś mega burżujski chleb organiczny z ancient grains, jakiś activated seeds. Może to strata pieniędzy, ale może to będzie najpyszniejszy tost świata, to się okaże. Justa się załamie, jak zobaczy, że kupiłam chleb, który jest w sumie tostowy, no ale cóż. Tadam! Nie wiem, czy pamiętacie tosta z Sydney, gdzie dodatkami były plasterki jabłka i piklowany imbir plus kolendra, ale właśnie to staram się odtworzyć. Z tego, moi drodzy, będą się działy cuda. Trzymajcie kciuki. W tle smażą się jajka, mi burczy w brzuchu, tosty wyleciały i słuchajcie, robię moją perfekcyjną kanapkę śniadaniową, awokado toasta, inspirowanego przygodami w Sydney. Składam nasze awokado pięknie na tościkach. Na to leci imbir piklowany, który sobie tak równomiernie tutaj rozprowadzę. To może być dosyć zaskakujące połączenie, ale słuchajcie, zadziałało. Zadziałało raz, miejmy nadzieję, zadziała drugi raz. Układam moje plasterki jabłka w taki sposób, trochę jak taki stos zapałek, bardzo mi się to podoba. I na to leci kolendra, oczywiście z łodyżkami, w taki właśnie bardzo niedbały sposób. Niedbały, to jest, wiecie, niedbały, ale na maksa kontrolowany. Wygląda, jakby się człowiek za bardzo nie postarał, a jest wręcz przeciwnie. Bosko. Kochani, do tego lecą dwa smażone jaja. Słyszycie? Mówię smażone jajka, bo to wiecie, fried eggs, ale tak naprawdę powinnam powiedzieć jajka schadzone, a nie smażone, nie wiem, co ja mówię. Więc jest to wspaniałe, pożywne śniadanko. Zaraz będę to dawać mojej taste testerce. Ale najpierw oczywiście piękna prezentacja. Details matter. Ależ jest gotowy. Jestem ciekawa. Jestem taka podekscytowana, bo wiem, co to jest. To wygląda jak niebo. Jestem najszczęśliwsza. O Boże, cieszę się. No to musisz teraz
Właśnie cała trzęsę. Czy mogę położyć sobie to jajko, tak możesz, jak uwielbiam? Możesz, ale po prostu... Jezus, ja, wiecie co, ja normalnie jedyne, o czym myślę, to co poszło nie tak, straszne. Oh my god. O matko, to jajko, czy wy to widzicie? O oh, wow, czy my to widzimy? To będzie fenomenalne. Fantastyczne. Naprawdę? Wspaniałe. I czujesz to jabłko i czujesz ten imbir? Czuję to jabłko i imbir. To był jeden z moich ulubionych tostów. Cieszę się. Wspaniałe, kochana. Popłaczę się. Powinniście mi zazdrościć. Boże. She's a TV animal. Teraz czas na mój taste test. Wygląda to po prostu przewspaniale. Ale jak wiemy, najważniejszy jest smak. Guys, mój poziom ekscytacji wynikający z tego, że tutaj w kuchni, przy oknie, jest dobre naturalne światło, naprawdę sięga zenitu. Jestem przeszczęśliwa i to daje mi nadzieję, że nagram jeszcze więcej food vlogów, bo powiem wam, miałam rano lekki kryzys z tymi sztucznymi lampami. Wiem, że to może nie ma większego znaczenia dla wielu osób, ale gdzieś tam dla mnie to, co dzieje się na ekranie, jest istotne i jest to też po prostu moje dziecko artystyczne, więc sprawdzam, czy mikrofonik działa. Więc słuchajcie, przechodzę do działu lunchowego i kilka słów ode mnie. Powiem tak, bardzo lubię gotować dla siebie, zdecydowanie jeszcze bardziej lubię gotować dla kogoś i celebrować jedzenie z kimś. Justyna mnie zostawiła na pół dnia. Ja miałam oczywiście ambitne plany co do tego, jaki ugotuję obiad, czy sobie, czy nam. No i jak to bywa, i dajcie znać, czy się utożsamiacie. No ale zostałam sama, więc trochę mi wjeżdża rozwiązanie po linii najmniejszego oporu i postanowiłam zrobić to, co uwielbiam i to, co robię rzadko i to, co może mi wybaczyć Bóg medycyny chińskiej tylko latem, a mianowicie będzie to miska granoli z jogurtem i owocami. Jeśli chodzi o jogurt, to jest australijski jogurt kokosowy, naturalny, z super składem, także bardzo fajnie. Postanowiłam, że wrzucę do tego jogurtu plant-based protein powder, czyli odżywkę białkową, bo jednak jak człowiek je więcej białka, to się bardziej najada. Justyna to wybrała, jest wegańska i mam nadzieję, że jest pyszna. Następnie, i to będzie wymieszane z jogurtem, mam nadzieję, że ten smak jakoś mnie nie przytłoczy, będę miała maliny i banana. Obowiązkowo masło orzechowe też tutaj lokalnie, chociaż wiem, że jest manufaktura masła orzechowego w Byron Bay, więc może sobie zakupię. I last but not least, bez tego to danie byłoby okropne. Jest to Almond Nut Crunch Granola made in Australia. Prawdopodobnie, słuchajcie, tutaj mamy, no tak, płatki owsiane, migdały. No nie jest jakiś najcudowniejszy skład świata, tutaj widzę jakiś syrop z agawy, coś tam, ale myślę, że będzie pyszna. Także słuchajcie, czy granola z jogurtem jest obiadem? Tak, jeżeli sobie tak powiecie. Przystępuję do robienia i zaraz wam pokazuję. Módlcie się, żeby ta ilość białka nie zdominowała tego bowla, bo ja nie mam totalnie doświadczenia, więc... Dodaję mój jogurt i trzymam kciuki. Tak wygląda mój wspaniały, domowy, gotowany obiad. Są wszystkie elementy, o których wspomniałam, więc teraz czas mojej mili na wspólny taste test. Miałam robić taste test i zrobiłam go, ale wyładował mi się mikrofon, więc to nie będzie autentyczny taste test, ale spróbuję tego jedzonka przy was. Podłączam się. Więc mój bowl, mój jogurt ma zielony kolor i słuchajcie, dobra, lecę. Jest pycha, ale wiecie, jak to smakuje? To smakuje jak danonek. Więc jeżeli macie ochotę na klasyczny smak plain jogurtu, to nie jest to,
jest to zapewne posłodzone, ta odrzepka, nie przyglądałam się temu jakoś specjalnie. Jest naprawdę bardzo smaczne i smakuje jak wspomnienie z dzieciństwa. Granola jest przecudowna, owoce świeże, sezonowe, no mówię, ja jestem w środku lata, jest naprawdę wspaniałe. To miałam pomysł, żeby w jednym z food vlogów pokazać Wam tutaj smoothie bowla, więc to jest taka alternatywa. Nie robię smoothie bowla, bo czekamy na dostawę blendera, więc możliwe, że w kolejnej odsłonie ten przepis się pokaże, także dajcie znać, czy chcecie, żebym się podzieliła przepisem na ukochanego smoothie bowla, którego patentowałyśmy z Justyną, bo już parę razy go tutaj jadłyśmy. A ja, korzystając z okazji, wezmę sobie mikrofon, chciałam Wam powiedzieć, że mogę już ogłosić oficjalnie, że lada moment, jeszcze w tym miesiącu, mam nadzieję, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie miał swoją premierę mój nowy e-book kulinarny. Po 5 latach zebrałam całą swoją wiedzę, wszystkie swoje receptury, patenty, sposoby na przyprawianie, komponowanie posiłków, dokładne jakby zasady, jakie ja stosuję, tak żeby każdy, ale to każdy mógł gotować w ten sposób w domu, tak jak mi się wydaje na podstawie wiedzy, którą zebrałam i doświadczenia, jest pysznie, zdrowo, smacznie po mojemu, więc śledźcie mnie koniecznie na Instagramie Karolina Sobańska po szczegóły, myślę, że tam będę informowała w pierwszej kolejności, ale tutaj też pojawi się materiał na ten temat, także ja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, bo pracowałam nad tym przez lata. Materiały, które tam się ukażą, są materiałami, które ja zbierałam i dokumentowałam przez lata. Także jest to bardzo ważny dla mnie moment i mam nadzieję, że również się z tego powodu cieszycie. Ja wracam do mojego słodkiego obiadku, a my się widzimy przy kolacji, której towarzyszką będzie Justyna. I nie będę już sama, bo jak wiemy, zawsze fajnie zjeść z kimś. Drodzy Państwo, tak wygląda plan kolacyjny, który ma się nijak do tego, co chciałam zrobić, ale zmieniłam zdanie. Więc daniem głównym jest pieczony łosoś, w tle gotuje się najlepszy dodatek świata, czyli ryż. Będzie sałata z rukolą i pomidorkami i do tego będzie boćwina na maśle z czosnkiem. Bardzo klasycznie, zdrowo, prosto, szybko. Uwielbiam i jemy podobną rzecz od 3 dni. Stwierdziłam, dobra, pokażę Wam, jak to wygląda u nas w Byron Bayu. Proszę Państwa, przebrałam się w strój kolacyjny, żeby tutaj było podniośle i piekarnik się grzeje. Do niego wjeżdża na jakieś 10-15 minut 180 stopni nasz łosoś z solą, z pieprzem, odrobiną oliwy. W międzyczasie robię sałatkę z podstawowym winegrę, za chwilę Wam ją pokażę. Posiekałam właśnie moją boćwinę, którą będę podsmażała na maśle. Doprawię ją na końcu jeszcze sokiem z cytryny. I tutaj mam zioła, tutaj jest kolendra, bazylia i mięta, do których dodam sok z cytryny. Wydaje mi się świeży czosnek, zaszalejmy, i oliwę, także staram się trzymać to dosyć prosto, bo mam tutaj towarzyszkę, która nie lubi przekombinowanego jedzenia. Już sam fakt, że robię ryż, wiem, że stawia mnie w zagrożonej pozycji. Na zagrożonej pozycji. Oczywiście śmieję się. Justyna jest wspaniałą konsumentką moich wyczynów kulinarnych, więc nie przedłużam, tylko okej, rozpalę tutaj ogień i wrzucam boćwinę. I w tym czasie będę przygotowywała, słuchajcie, sos winegre i myślę, że za 20 minut zjemy. Czy jest coś piękniejszego od zapachu świeżych ziół? Kocham. Finalnie, słuchajcie, nie dodałam do niej czosnku, bo jest dużo czosnku w innych rzeczach, więc tak ją zostawiam. A tymczasem, nie wiem, czy to należy robić jedną ręką, ale tak wygląda nasz łosoś i leci do pieca. A fun fact jest taki, że to miała być marynata do kalafiora, ale nie mogłam znaleźć kalafiora w żadnym sklepie, więc będzie jak będzie. Tutaj, kochani, klasyczek. Mamy oliwę, ocet balsamiczny, miód, sól, pomidorki, rukola. Mieszamy tuż przed podaniem. I obiad prawie gotowy. Podano do stołu, proszę Państwa. Wszystko się pięknie upiekło i możemy testować. Justyna doczekała się po godzinie mojego... Kara powiedziała bardzo szybkie
i proste danie. Mhm. Plus nagrywanie, czyli razem 5 godzin. Tyle. Mówiłam, że jestem tak głodna, że nawet ryż będzie mi smakował. Wygląda wspaniale. Wygląda spoko, nie? Fantastycznie. Boże. Co za wspaniałe życie w tej Australii. Co nie? Muszę się po prostu... Rozpływa się w ustach. Najlepszą rybą. No. Przepyszne. I ogólnie ta zieleninka. Spoko? Mhm. Jest chyba z masłem, co? Tak. Pyszne. A wiesz, czemu jest pyszne? Bo ktoś mi to zrobił też. O. Dla mnie to zawsze jest. To jest ta wartość taka sentymentalna. To jak wdzięczność. To jest ogromna wdzięczność, że ktoś przygotował jedzenie. Ja lubię komuś ugotować, ale też lubię, jak ktoś mi ugotuje. Nawet ten ryż mi smakuje. Bo dałam dużo wody, więc go przygotowałam. Dodałam do niego masełko, trochę soli i bardzo dużo intencji i miłości, żeby ci smakowało. Może, no może dlatego. Jest taki gościu na YouTubie, Gennaro Contaldo. Mm-hmm. On jest takim Włochem, który współpracuje z Jamie Oliverem. I on zawsze gotuje, próbuje i robi Why I'm cooking so good? Jak się dzisiaj czuję. Moi drodzy, nasza kolacja dobiegła końca i zarazem dobiega końca dzisiejszy film. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy przetestujecie lub przetestowaliście któryś z tych przepisów. Ja się bardzo cieszę, że już niedługo będę ogłaszała premierę mojego e-booka, także obserwujcie mnie koniecznie tutaj, subskrybujcie i obserwujcie mnie na Instagramie na Karolina Sobańska po wszelakie update'y. Trzymajcie się ciepło i smacznie. Ja wysyłam Wam bardzo dużo australijskiego słońca. Do zobaczenia. Pa, pa.